7. Polskie Radio w Kanadzie. A w nim kalendarium muzyczne pod datą 9 sierpnia. Strong, 'cause we may not be the young ones very long. Aha, dokładnie 9 sierpnia w 1958. 17-letni wtedy Cliff Richard porzucił pracę kontrolera jakości w fabryce, aby na stałe zająć się muzyką. No i chyba dobrze zrobił, bo w ciągu zaledwie paru lat stał się i na wiele lat pozostał wielkim, olbrzymim, gigantycznym idolem młodzieży. Nie tylko w Anglii, również na świecie, w tym także w szaroburym PRL-u. W Polsce Cliff Richard stał się kiedyś idolem młodzieży, takiej jak ja, dzięki pocztówkom dźwiękowym, bo innych zachodnich płyt na rynku nad Wisłą praktycznie wtedy nie było. Teraz 1962. Przenosimy się na Corridę. Orkiestra Trębacza Herba Alperta. Orkiestra o nazwie Tijuana Brass wydaje swojego pierwszego singla The Lonely Bull. Wydaje tego singla dzięki wytwórni A&M Records, wytwórni, którą Herb Alpert sam sobie otworzył i która zapewniła mu dostatnie życie, ale najpierw wydała całą serię jego orkiestrowych nagrań, chyba ze 20. Okazały się wyjątkowymi hitami orkiestrowymi, bo na takie wtedy było wzięcie. Również w 1962 Robert Zimmerman legalnie zmienia nazwisko na brzmiące bardziej po amerykańsku, czyli na Bob Dylan. Nobody feels any pain. Jego dziadkowie emigrowali z carskiej Odessy do Ameryki w obawie przed rosnącą liczbą pogromów w 1955. Yes, she does, she makes love just like a woman. Yes, she does, and she aches just like a woman. But she breaks just like a little girl. You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. 1963. I'm back to let you know that I can really shake 'em down. Brytyjska telewizja BBC uruchamia muzyczny show Ready Steady Go, w którym występowali najpopularniejsi artyści ery rock'n'rolla. W
sumie zrealizowano 175 odcinków, trwał on 3 lata, a w tym pierwszym programie pojawili się m.in. Pat Boone, Billy Fury oraz grupa Searchers i grupa Tremolos, której właśnie słuchamy. Ponownie rok 63. Gdyby żyła, obchodziłaby urodziny, być może wraz z córką, ale nie żyje. I jej córka też nie. Obie zostały pokonane przez nałóg, z którego ponoć się już nie wychodzi. Wielka, czarna gwiazda z New Jersey, jedna z największych w ostatnich dekadach, niepospolity głos, niepospolita uroda i niepospolite zamiłowanie do narkotyków. To urodzona w 63 roku Whitney Houston, która zmarła w swojej wannie w wieku zaledwie 48 lat. Mam nadzieję, że życie traktuje cię łaskawie. I mam nadzieję, że masz wszystko, o czym tylko marzyłeś. Życzę ci więc radości i szczęścia. Ale przede wszystkim życzę ci miłości. I zawsze już będę cię kochać i zawsze już będę cię kochać. Zawsze, zawsze będę cię kochać. Zawsze będę. 9 sierpnia w 1967 urodził się w Poznaniu Tomasz Pukacki, pseudonim Titus, wokalista, basista, kompozytor i autor tekstu z zespołu Acid Drinkers, a także członek zespołów Homo Twist i Albert Rosenfield. Tak, to może zaskoczyć wielu. Heavy metalowa kapela Acid Drinkers, śpiewająca po francusku Joe Dassena, to może zaskoczyć każdego.
wierzył, to powtórzymy jeszcze raz, po raz trzeci. To był zespół Acid Drinkers. A w roku 1986 w parku Nebworth odbył się największy koncert zespołu Queen w Wielkiej Brytanii. Wystąpił wspólnie z innymi zaproszonymi grupami. Impreza zgromadziła 150 tysięcy widzów. Podczas koncertu zginął jeden z fanów w pobliżu sceny. A był to, jak się później okazało, ostatni wspólny występ grupy Queen z powoli umierającym na AIDS wokalistą Freddie Mercurym. A na koniec Jerry Garcia, który zmarł w 1995 roku. Bardzo charyzmatyczny lider kultowej grupy Grateful Dead. Bardzo trudno zrozumieć nam akurat ten kult, ale Amerykanie i wyłącznie oni nie mają z tym problemu. Jerry Garcia zmarł w Kalifornii, w miejscu, w którym nie powinien umrzeć, czyli w Centrum Leczenia Uzależnień od Narkotyków. Gdy już zmarł, radni w San Francisco ogłosili żałobę i nakazali opuścić flagi do połowy masztu. Bo jednak był to wielki kult tego artysty.